Trzy pióra. Tłumaczenie Bolesław Lądyński. Był sobie raz król, który miał trzech synów. Dwaj byli mądrzy i zdolni, trzeci zaś mówił niewiele, był prostoduszny i zwano go Głuptaskiem. Gdy król postarzał się, osłabł i rozmyślał o swoim końcu, nie wiedział, który syn chyba po nim zasiąść na tronie. Więc rzecza do nich. Idźcie w świat, a który z was przyniesie mi najpiękniejszy dywan, ten po mojej śmierci zostanie królem. A iżby nie było między nimi żadnego sporu, zaprowadził ich przed zamek, cisnął trzy pióra w powietrze i rzekł. Jak one lecą, tak wy powinniście się skierować. Jedno pióro leciało na wschód, drugie na zachód, a trzecie prosto i nie odleciało daleko, lecz spadło zaraz na ziemię. I oto jeden z braci poszedł w prawo, drugi na lewo i śmieli się z Głuptaska, który musiał pozostać tam, gdzie spadło trzecie pióro. Głuptasek siadł i zasmucił się, ale spostrzegł nagle, że tuż przy piórze były drzwi w ziemi. Podniósł je, znalazł schody i zszedł po nich. Niebawem doszedł do innych drzwi i usłyszał, jak tam wołano wewnątrz. Hej, zielona, bez ogona do drzwi myk i puść ty. Zobacz he, zobacz wnet. To tam może być na dworze. Drzwi się otworzyły i zobaczył wielką, grubą rupuchę, a obok niej masę małych ropuszek. Gruba ropucha spytała, czego żąda. Chciałbym mieć, odparł, najpiękniejszy i najdelikatniejszy dywan. No to stara zawołała jedną z młodych i rzekła. Hej, zielona, bez ogona, ruszaj myk. A gdy łapki ci posłużą, przynieś mi szkatułkę dużą. Mała ropuszka podniosła szkatułkę. Stara otworzyła ją i po wyjęciu dywanu, który był tak piękny i tak cienki, że nawet na ziemi nikt podobnego wykonać nie mógł, podała go Głuptaskowi. Podziękował, poszedł na górę. Ale dwaj starsi bracia mieli Głuptaska za takie cielątko, że myśleli, iż nic nie znajdzie i nie przyniesie. Co mamy sobie wielkiego trudu zadawać ze szukaniem, rzekł. I z tymi słowy zdjęli z pleców pierwszej napotkanej owczarki jej grubą, ordynarną chustę i zanieśli królowi. W tym samym czasie zjawił się jej Głuptasek, który przyniósł swój piękny dywan. Gdy król dywan obejrzał, zdziwił się i rzekł. Prawdę mówiąc, dywan należy się najmłodszemu. Ale dwaj starsi bracia nie dali ojcu spokoju, dowodząc, że to niepodobieństwo, żeby Głuptasek, mający wyraźne pomieszanie zmysłów, miał stać się królem. I poprosili go, ażeby podał nowe warunki. Na to ojciec rzeczy. Ten otrzyma państwo, kto mi przyniesie najpiękniejszy pierścień. Po czym wprowadził wszystkich synów przed zamek, cisnął trzy pióra w górę, one zaś rozleciały się tak samo, jak za pierwszym razem. Ptasek znów drzwi w ziemię otworzył, zszedł do grubej ropuchy i oświadczył, że potrzebuje pierścienia. Ropucha kazała sobie przynieść szkatułkę, i dała mu z niej pierścień, który błysnął mnóstwem kamieni, był tak piękny, że żaden jubiler ziemski nie mógłby takiego cudu wykonać. Dwaj starsi bracia wyśmiewali się z Głuptaska, że chciał szukać złotego pierścienia. Sami też sobie nie zadali trudu żadnego, lecz wybili gwoździe ze starej żelaznej obręczy i przynieśli ją ojcu. Gdy jednak Głuptasek przedstawił swój pierścień, ojciec znowu rzekł. Do niego państwo należy.
Ale dwaj starsi bracia nie chcieli ustąpić i zamęczali króla do puty, aż dał trzeci warunek, a mianowicie rzekł, że kto mu najpiękniejszą żonę przyprowadzi, ten państwo otrzyma. Trzy pióra rzucone w górę padły w poprzednim kierunku. Ptasek już się nie zawahał i poszedł wprost do robuchy. Mam sprowadzić do domu najpiękniejszą żonę? Oho, odparła na to robucha. Najładniejszą żonę? Takiej nie mam pod ręką, ale nic, będzie się miał. Dała mu wyżłobioną brukiew z sześcioma zaprzęgniętymi myszami. A ptasek rzeczy ze smutkiem. Cóż ja mam z tym zrobić? Wsadź tylko do środka jedną z moich małych rupuszek, odparła stara. Na to on bez wyboru pochwycił jedną rupuszkę i wsadził do brukiew. Ale zaledwie tam się znalazła, wnet się zamieniła na piękną, cudną pannę. Z brukwi powóz, a z sześciu myszy zrobiły się konie. Wtedy on ją pocałował, zaciął konie i powiózł do króla. Nadeszli jego bracia, którzy nie zadawali sobie żadnego trudu przy wyborze pięknej kobiety, lecz wzięli pierwszą, lepszą dziewuchę wiejską. Gdy król zobaczył, że państwo obejmie po mojej śmierci syn najmłodszy. Ale dwaj bracia aż zagłuszyli króla swoimi okrzykami. My nie możemy pozwolić, ażeby głuptasek był królem i żądamy, ażeby ten zdobył pierwszeństwo, którego żona będzie umiała skakać przez obręcz wiszącą w sali. Sądzili oni, że dziewuchy wiejskie potrafią skakać z łatwością, bo są dosyć silne, ale taka delikatna panienka zabije się w skoku na pewno. Stary król zgodził się i na tę próbę. Teraz więc obie dziewuchy wiejskie jęły skakać przez obręcz, ale były tak niezgrabne, że się poprzewracały, potukły i połamały sobie ręce i nogi. Piękna zaś panna, przywieziona przez ptaska, skakała przez obręcz jak sama. Tym sposobem najmłodszy z braci otrzymał koronę